Jest to dla nas ogromna radość, wielki prestiż. Spełniają się marzenia, cieszymy się z tego, że jesteśmy w pierwszej lidze. Jest to nowość dla nas, ponieważ nigdy Raszkowianka, tenis stołowy Ochman nie był w pierwszej lidze. Teraz będziemy starali się zrobić wszystko, aby się tam utrzymać. I spotkały się dwa rutynowane zespoły. No, nam się akurat tak udało. Czy to jest zasługa tego, że myśmy grali w Raszkowie? Nie, w tenisie stołowym nie ma takich rzeczy. Bo jedziemy, proszę pana, są stoły, są warunki, to jest normalne, gramy i pokazujemy, co umiemy. Coś takiego. Ale ten zespół też nie odbiegał zupełnie od naszych możliwości. Z pewnością na początku sprawiał mi dużo problem serwis przeciwnika. Naprawdę bardzo, bardzo dobry serwis. I tak naprawdę od serwisu się wszystko zaczyna. I później dopiero szukałem takich jakiejś gry, którą po prostu mogę mu ten serwis po prostu rozbić trochę. No i się przyzwyczajałem z seta na set. Oczywiście walka była, myślę, że o każdy punkt, więc to też dało na pewno mi przewagę. No ale na pewno cieszę się bardzo z tego, bo rzeczywiście z 2-0 rzadko, nie zawsze się wychodzi, rzadko się to zdarza, a dzisiaj fajnie, tym bardziej, że przy tak ważnym meczu po prostu się udało. Nie? Także. Formalnie 6-1 zakończył się ten mecz, ale tak naprawdę wygraliście 7 pojedynków. Ten pana był tutaj też kluczowy, decydujący, była presja? Jako tako też można było zaobserwować, że kolega z drużyny, tam też spojrzałem poniekąd, że wygrywa 2-1, więc takiej presji aż nie było, ale no jednak wynik wcale tego meczu nie mówi o zaciętości tego meczu, tak? Był 6-1 na papierze, ale naprawdę przeciwnicy, każdy z przeciwników tu naprawdę był bardzo solidny, było naprawdę, uważam to za ciężki bardzo mecz.